Witam w moim kolejnym materiale poświęconym rozgrywkom w Advanced Squad Leader Starter Kit. Dzisiaj wziąłem na warsztat scenariusz Purple Heart Lane, pochodzący ze strony Multiman Publishing, można go stamtąd pobrać z alarmu. I jest to jeden z najmniejszych scenariuszy, jakie kojarzę do Advanced Squad Leadera, więc będzie całkiem niezły, żeby go pokazać w formie filmiku. Jego mikrą skalę widać już tak naprawdę na planszy. W tym momencie na planszy mamy dwie niemieckie półdrużyny z dowódcami uzbrojone w lekkie karabiny maszynowe i dwie amerykańskie drużyny spadochronowe, w tym jedną z dowódcą. Posiłki też są skromne. Po stronie amerykańskiej jest to 5 drużyn spadochronowych i 3 dowódców. Po stronie niemieckiej są 4 drużyny spadochronowe, 2 dowódców, lekkie karabiny maszynowe i ładunki wybuchowe. Plansza generalnie powinna być ułożona tak, żeby tu była północ. Ja wybrałem ją sobie w ten sposób, żeby łatwiej było nagrywać. Natomiast generalnie jest przyjęte, że północ jest tutaj, południe tam i tak dalej. Jeżeli chodzi o specyficzne zasady scenariusza. Po pierwsze, wszystkie tereny pól są traktowane jako obszary zalane, co oddaje specyfikę walk w Normandii, ponieważ scenariusz dokładnie odnosi się do walk o Carentown 12 czerwca 1944 roku pomiędzy jednostkami spadochronowymi amerykańskimi i niemieckimi. Kolejna zasada, jeżeli chodzi o warunki zwycięstwa, jest taka, że Amerykanie, aby wygrać, muszą opanować co najmniej 6 murowanych budynków na planszy na południe od linii heksów Z, czyli wszystko w tamtą stronę. Każdy budynek murowany liczy się dla Amerykanów jako punkt zwycięstwa. Aby nie było tak łatwo znowu, bo w tym momencie ktoś mógł pomyśleć, że to banał, to za każdy niemiecki oddział, który wycofa się za planszę po czwartym etapie rozgrywki, Amerykanie muszą zdobyć o jeden budynek więcej. Czyli na przykład, jeżeli Niemcy wycofają 2 jednostki, to Amerykanie muszą zdobyć 8 budynków wówczas. Niemcy mogą wycofać maksymalnie 4 jednostki, żeby też tak nie było z drugiej strony za łatwo. I to by było tyle, jeżeli chodzi o zasady specjalne. Ten obszar leśny tutaj jest traktowany jako teren czysty na potrzeby rozgrywki. Tych lasów tutaj nie ma. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Możemy przejść do rozgrywki. Zaczynamy od Amerykanów. Rally Phase w tym momencie się nie rozgrywa, ponieważ nikt nie musi się nic zrobić. Przechodzimy do Prep Fire Phase. Czy Amerykanie chcą strzelać? Myślę, że nie. Myślę, że w tym momencie strzelanie nic tu nie da. Strzelanie do tych Niemców oznaczałoby korzystanie z modyfikatora plus 1 za te krzaki tutaj i plus 3 za murowany budynek, czyli strzelibyśmy z siłą 7, czyli 6 plus 4, powiedzmy sobie szczerze, szanse żadne. W przypadku tych tutaj byłoby to jeszcze gorzej. Więc przejdę do Movement Phase. Rozpoczynam ruch tymi Amerykanami. Przesunę ich tutaj. Czy ci Niemcy chcą do nich strzelać? Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze nie w tym momencie. Krzaki są na linii. Amerykanie wykonają ruch na to pole. Wydali 2 punkty ruchu. Może sobie zaznaczę kostką, żeby pamiętać. I w tym momencie Niemcy chcą do nich strzelać. Strzelają z siłą 3 za karabiny maszynowe i 2 za pół drużynę, czyli co daje łącznie 5. A zatem zaokrąglamy to, przesuwamy to do 4 i minus 1 za FFMO, ponieważ Amerykanie są w terenie czystym, i minus 1 za FFNAM, ponieważ Amerykanie są, nie wykonują ruchu szturmowego, czyli strzelam z siłą 4, modyfikatorem minus 2, wyrzuciłem 7, 7 minus 2 daje 5, piątka z czwórki oznacza 1 MC, czyli test morale z modyfikatorem plus 1, najpierw dla amerykańskiego dowódcy. Zdał idealnie. I dla jego żołnierzy też zdali wzorcowo. Co oznacza, że Niemców przykrywamy first fire, a Amerykanom kładziemy residual fire o wartości 2. I Amerykanom zostały jeszcze dwa, właściwie więcej nawet punktów ruchu, bo mają dowódcę. Postanawiają wejść tu, na to pole. I Niemcy strzelają drugi raz.
mają siłę ognia 1, znaczy siła ognia jest identyczna, ponieważ jest dzielona na pół za, za strzał w ramach drugiego strzału Defensive Fireface i mnożona razy 2, ponieważ z kolei strzelamy do jednostki na sąsiednim polu, czyli nadal będziemy strzelać z siłą 4, z tym, że teraz nie będziemy już uwzględniać modyfikatora za FFMO, ponieważ Amerykanie są na terenie SAD-u, więc mają, Niemcy mają tylko modyfikator minus 1. Strzał dla Niemców. Wyrzucili 8. 8 plus 4 minus 1, 7. 7 z czwórki oznacza pintest check. Dla amerykańskiego dowódcy 6 zdał. Dla jego żołnierzy 7 zdali. Gdyby to był gdyby to był test morale, to siódemka oznaczałaby właśnie pin. Natomiast w przypadku testu na pin trzeba wyrzucić więcej, aby go nie zdać. Czyli tu także kładziemy dwójkę. I to by było na tyle. Amerykanie nie poruszają się dalej. Następnie druga amerykańska drużyna. 1, 2, 3. I w tym momencie deklarują ogień ci Niemcy tutaj. Amerykanie wydali 3 punkty ruchu. Zaznaczę sobie kostką. I Niemcy mają 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli ta półdrużyna strzela z siłą 1. I ten karabin strzela z siłą 3. Czyli strzelam łącznie z siłą 4. Minus 2. Wyrzuciłem 12. Najgorszy możliwy wynik, bo oznacza to uszkodzenie karabinu. I nie trudno zgadnąć, że pudło. First fire. Jedyny plus jest taki, że tu kładziemy residual fire. Amerykanie kontynuują ruch. Poruszali się z tego pola, więc startowali na, żebym nie pomylił się, tak, tutaj. Czyli 1, 2, 3, 4. I tu ci Niemcy postanawiają ich ostrzelać jeszcze raz, że strzelają już w tym momencie z siłą 1 i bez karabinu maszynowego i z modyfikatorem minus 2. Wrzuciłem 8, minus 2 daje 6, 6 z jedynki, pudło, nic się nie stało. 1, gdzie mamy residual fire 1? Następnie mamy amerykańskie posiłki, które też oczywiście mogą wejść na planszę w tym etapie. Dwie drużyny spadochronowe razem z dowódcą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolejne dwie drużyny razem z dowódcą. 1, 2, 3. 4, 5, 6 i ostatnia drużyna z dowódcą 1, 2, 3, 4, 5 i tu się zatrzymam i to by było tyle, jeżeli chodzi o amerykańską movement phase. Niemiecka defensive fire phase w tym momencie nie odgrywa żadnej roli, ponieważ Niemcy się już wystrzelali. Wyjmujemy zatem żetony residual fire i żetony Defensive Fire. Zatem przechodzimy do amerykańskiej Advancing Fireface. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. Ci Amerykanie oczywiście mogą strzelać do tych Niemców, co oczywiście zrobią. Ich siła ognia wynosi 7, tyle że jest podkreślona. Jeżeli jest podkreślona, oznacza to, że Amerykanie posiadają opcję ognia szturmowego. Oznacza to, że dzielimy siłę ognia na pół, czyli dodajemy, czyli mamy 3,5, dodajemy do niej 1, czyli mamy 4,5 i zaokrąglamy do najbliższej pełnej liczby, czyli mamy 5. 5 razy 2 oznacza 10, czyli nimibym strzał z siłą 10, do tego dodałbym siłę ognia tych, czyli miałbym siłę ognia łącznie, oni mieliby 5, tak samo, czyli miałbym siłę ognia 15. 15 w tym przypadku oznaczałoby, że korzystałbym z kolumny 12,
plus 3 za murowany budynek. Całkiem nieźle. Wyrzuciłem 3. 3 plus 3 daje 6. 6 z 12 oznacza 2MC, czyli Niemcy muszą test morale z modyfikatorem plus 2. Najpierw test dobry dowódcy. 7. Normalnie by zdał, ale że jest to plus 2, to jest rozbijany. I teraz żołnierze. 1, 9 plus 2 daje 11. Czyli nie zdali. Zbiorczo ich przykryje jednym żetonem Residual Fire. I tych przykryje żetonem Prep Fire, który w takich sytuacjach jest używany jako do zaznaczenia Advancing Fire. W jednym z dodatków wydanych przez którąś z tak zwanych Third Party są też osobne żetony Advancing Fire i uważam, że to jest fajna rzecz i niestety tego mi tutaj trochę brakuje, żeby do pełni szczęścia. Czy ktoś jeszcze z Amerykanów może strzelać? Ci nie bardzo. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Advancing Fire. Następnie przechodzimy do Road Phase. No, w tej sytuacji Niemcy są zmuszeni się wycofać tu i tu, najdalej. To przynajmniej gwarantuje, że Amerykanie nie znajdą się na sąsiednich polach. Następnie mamy Advance Phase. Amerykanie oczywiście skwapliwie to wykorzystają, żeby podejść jak najbliżej. Close Combat Phase nie zachodzi i tym samym zamykam część działań amerykańskich w pierwszym etapie. Przechodzę do działań niemieckich. Zaczynamy od Rally Phase. Po pierwsze, Niemcy będą próbować naprawić ten karabin maszynowy, który tutaj coś się zepsuło. 4, nie udało się. Następnie tak, ten dowódca próbuje się pozbierać. Ma plus 4 za żeton Desperation Morale i minus 1 za budynek, czyli rzuca z modyfikatorem plus 3. 7, nie udało mu się. I jako żołnierze też się mogą próbować pozbierać sami, ponieważ jest to ich faza, a też będą mieli ciężko. 3, chwilka. 3 plus 4 za defensy, za Desperation Morale to daje 7. Plus 1 za samodzielną próbę pozbierania się oddziału i minus 1 za budynek, to daje dalej 7. 7, a oni mają morale 7, czyli udało im się. No proszę. To się chłopcy wykazali w tym przypadku. Amerykanie nie muszą się nigdzie zbierać, są w dobrym stanie. Przechodzimy do niemieckiego Prep Fire Phase. Ci nie mają karabinu, muszą strzelać 1, 2, 3, czyli mogą do tych strzelić z siłą 1. Powiedzmy sobie szczerze, nie rokuje to szans powodzenia, ale no, tak jak myślałem. Ci tutaj z kolei mają siłę ognia 5, tyle że strzał do tych będzie dawał modyfikator plus 3 za budynek. Szanse, powiedzmy sobie szczerze, dają niewielkie, ale tu blokuje budynek, żebym mógł strzelać. A do tych? Jestem pewien. Nie, do tych chyba byłoby łatwiej mi strzelić. Zaraz zobaczę sobie. Tak. Tu by mi tylko blokowały krzaki. Więc zdecydowanie większe szanse mam, że tutaj coś zrobię. Będę strzelał z siłą 5, z modyfikatorem plus 1 za budynek. Za krzaki. Plus 1, wyrzuciłem 6, 5, czyli dodaję 6. 6 z czwórki oznacza normal morale check. 6. Muszę przyznać, że Amerykanie mają sporo szczęścia. Przechodzimy do niemieckiej movement phase. Niemcy w tym momencie mogą wprowadzić swoje posiłki, na które składają się 4 drużyny, 2 dowódców, jeden karabin, lekki karabin i jeden ładunek wybuchowy. Po pierwsze, jedną drużynę łącznie z tym dowódcą i karabinem wprowadza... Aha, żeby zaznaczyć. Niemcy wchodzą od pola Q, tak, tak i tutaj. Z tego fragmenciku. Jeden oddział niemiecki wprowadzę tutaj, żeby zajął ten budynek. To pole daje dosyć wygodną linię ognia
na wszystkie strony, a mając pistolet maszynowy, karabin maszynowy, jestem tutaj dość dobrze je obstawiam. Następnie, jedną drużynę chciałbym doprowadzić do tego budynku, żeby zablokować Amerykanom ruch. Więc zaczynam ruch tutaj. Jeden, dwa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli jestem w polu widzenia tych Amerykanów i w polu ich ostrzału, więc skorzystam z tego. Amerykanie z tego skorzystają. Strzelają z siłą ognia 3,5 i 3,5 to daje 7, czyli strzelam z siłą ognia 6 i minus 1 za dowódcę, minus 2 za FFMO i minus 3 za FFNAM. 6 minus 3, no to całkiem niezła sytuacja. Wyrzuciłem 3. 3 i minus 3 to daje 0. 0 z szóstki oznacza 3 killed in action. Oznacza to, że 3, a nie, 3 jednostki zostałyby zniszczone. Tu są tylko dwie, więc obie idą do piachu. Fatalnie. Następnie, no, powiedzmy, będę teraz trochę rozsądniejszy. 1, 2, 3, 4. I tu się zatrzymam. Bo już do tego budynku nie damy rady wejść. I ostatni z ładunkiem wybuchowym. Ten ładunek wybuchowy w tym momencie nie jest mi nawet szczególnie do niczego potrzebny. 1, 2, 3, 4, 5. Choć nie, nie, bo nie poruszam się po drodze. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Niemców. No mają, przyznam, że nie za dobrze im idzie. Widywałem lepsze momenty. To byłoby całe niemieckie movement phase. Przechodzę zatem do amerykańskiego defensive fire phase. Zatem tak, ci Amerykanie będą chcieli strzelić do tych Niemców. Mają siłę ognia 7, czyli strzelam z siłą 6 plus 3 zamurowany budynek. Powiedzmy tak, w normalnym Advanced Squad Leaderze w takich sytuacjach warto się zastanawiać, czy w ogóle jest sens strzelać, ponieważ zwykle może to spowodować aktywację snajpera, jeżeli się nam nie uda. Natomiast w Starter Kit nie ma tego problemu, nie mamy tutaj żadnej broni, która mogłaby ulec uszkodzeniu, więc nawet w sytuacjach, kiedy szanse są niewielkie, warto zawsze próbować. Wyrzuciłem 8, to oznacza pudło. Mogę natomiast, czy ja mam tutaj pole widzenia? Tak, mam. Tymi i tymi. Tymi strzelę z siłą 7 i ci dwaj mają po 3,5, czyli też mają łącznie 7, czyli mam siłę ognia łącznie 14 przeciwko tym. 14 i plus 3 za budynek, czyli strzelam z siłą ognia, kolumnie 2, z kolumny 12 i z modyfikatorem plus 3. Nieźle. 5 plus 3 daje 8, oznacza to 1 MC. Najpierw dowódca. 6, 7, czyli zdał, ale jest pinowany. A jeżeli jest pinowany, to akurat, znaczy w tym momencie to nie ma większego znaczenia. Ale przykryję go dla spokoju i dla jego dłużej mierzy. 9, 9 plus 9, to oznacza, że są rozbici. Ci strzelali, ci nie mają nikogo w polu widzenia, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o amerykańską Defensive Fireface. Niemiecka Advancing Fireface nie zachodzi, Niemcy chyba nie mają nikogo w polu widzenia, mogliby cokolwiek zrobić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no tutaj nawet nie mają zasięgu. Ci w zasadzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli mógłbym strzelić z karabinku maszynowego, którego siłę dzieliłbym w tej sytuacji na pół, czyli posiadałbym półtorej, czyli jeden, z modyfikatorem minus jeden za dowódcę. No, czemu nie? 6 minus 1, 5. 5 z jedynki, pin test check. 9. Krzywdy to wielkiej Amerykanom nie zrobi, ale może ich trochę spowolni. Następnie mamy road phase, znaczy zdejmę najpierw te trotony. Następnie mamy road phase. Myślę, że nikt się nigdzie nie będzie wycofywał.
Następnie advance phase. Tymi Niemcami podejdę tu. Tymi Niemcami podejdę tu. Close combat phase nie zachodzi. Zdejmuję zatem żetony pin. I tym samym zamykam pierwszy etap rozgrywki. Przechodzę do etapu drugiego. Zaczynamy od działań amerykańskich i od rally phase. Rally phase w tym momencie odnosi się tylko do Niemców. Najpierw ten dowódca się próbuje pozbierać. Wyrzucił 9. Minus 1 za budynek, czyli udało mu się. Następnie tutaj. Najpierw dowódca próbuje pozbierać swoich żołnierzy. Wyrzuciłem 9, czyli mu się nie udało. I próbuje... Nie może, bo jeżeli zbierał swoich żołnierzy, to nie może pozbierać karabinu, to nie może już naprawić karabinu maszynowego. I to by zamykało amerykańską rally phase. Przechodzimy do prep fire phase. Czy Amerykanie chcą strzelać, czy raczej posuwać się naprzód? To jest pytanie w tym momencie zasadnicze. Co prawda mają w tym etapie mają sporo czasu, bo scena już trwa 6 etapów, ale moim zdaniem powinni się raczej sprężać i korzystać z tego, że przeciwnik jest jako tako zdezorganizowany, nie ma dobrych pozycji obronnych i przede wszystkim jak najszybciej iść do przodu. Więc zaryzykuję, kto nie ryzykuje, ten nie ma radia, i zrezygnuję z prep fire phase, idąc naprzód tak szybko jak się da. Przechodzimy do movement phase. Tymi Amerykanami wykonuję ruch szturmowy i wchodzę na ten budynek. Ci oczywiście mogą do mnie strzelać. Mają siłę ognia łącznie 5, mnożoną razy 2 za strzał na sąsiednie pole 10, czyli korzystają z kolumny 8, plus 3 za budynek. I nie mają minus 1 za FFF nam, ponieważ Amerykanie wykonywali ruch szturmowy, czyli strzelają z siłą 8 i modyfikatorem plus 3. 6 z 8 oznacza 1 MC. Najpierw amerykański dowódca, 4 zdał, jego żołnierze, 7, 1 MC, czyli są pinowani. Tutaj kładziemy residual fire równe 4 i tu first fire. Kolejni Amerykanie. Teraz ci. Wchodzą do tego budynku, co ich kosztuje 2 punkty ruchu, a następnie wchodzą tu. Niemcy będą strzelać oczywiście po raz drugi. Strzelają tym razem z siłą połowiczną, czyli mają siłę 5, czyli strzelają siłą 4, z minus 1 za FF nam, ale nie za FFMO, ponieważ Amerykanie są na terenie sadu. Czyli 4 minus 1. Ojojoj. Pudełko. Mogliby też się dołączyć ci, albo ci, ale myślę, że może ich jednak zostawię sobie, bo ponieważ jeszcze tutaj są inni, którzy będą chcieli iść naprzód. Więc tak. Jeden. I oczywiście tutaj zaznaczę sobie, bo zauważyłem, że lubię zapominać o tych punktach ruchu. I ci do nich strzelają. Czy ci? Myślę, że ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli mogę strzelić tylko z karabinu maszynowego, ponieważ... Nie, mogę strzelić z obu, ponieważ żołnierze też mają zasięg, mają 4, czyli będzie dzielony na pół, czyli strzelam z 2,5 plus 3, to daje 5,5, czyli strzelam z siłą 4 i modyfikatorami minus 3. Minus 1 za dowódcę, minus 1 za FFMO i minus 1 za FFNAM. Czyli 4 z modyfikatorem minus 3, to ciężko będzie. 9 minus 3 daje 6, 6 z czwórki oznacza normal morale check. 6 zdali. First fire 2. Amerykanie kontynuują ruch tutaj. Są więc ostrzeliwani tym razem przez tych. Z siłą. A nie, tych ci nie mogą, bo tutaj nie ma. Ten oddział jest rozbity. Ci mogą strzelić oczywiście po raz drugi, to więc to zrobią. Będą mogli strzelać tylko w tym momencie z siłą 2. I modyfikatorem też minus 3. 7 minus 3 z dwójki, minus 3 to znaczy 4. 4 z dwójki oznacza 1 MC.
wypadło 7, oznacza to 8, czyli Amerykanie nie zdali, są rozbici. Tyle dobrego. Następnie tu. Ty mi wejdę na ten budynek, a ty mi będę tutaj się ruszał. 1, 2, 3 i będąc na tym polu, jestem chyba już w polu widzenia i zasięgu ognia tych Niemców. Tak. 1, 2, 3, 4, czyli strzelają z siłą 2 i modyfikatorem minus 2. Wyrzucili 8, 8 minus 2 daje 6, 6 z dwójki, 5 test trzeci jedynie. Dowódca zdał, pierwsza drużyna zdała, druga drużyna zdała. Czyli 1 i first fire i tym samym Amerykanie kończą swój ruch. Jako, że movement phase uległa zakończeniu, to zdejmuję wszystkie żetony residual fire. Trochę ich tu na planszy mamy. I przechodzę do... tu mi się stos rozsypał. O. Przechodzę do niemieckiej defensive fire phase. W tym momencie Niemcy nie mają wiele do zrobienia, ponieważ dostali mocno łupnia, a tam gdzie strzelali, tam się wystrzelali. Tutaj nie mogą, bo są rozbici, tu już się wystrzelali, ci nie mogą, ci nie mogą, ci nie mają nikogo nawet realnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mogliby strzelić do tych w sumie z siłą 4 i modyfikatorem plus 2. Czemu nie? A może? 4 z modyfikatorem minus 2 oznacza dwójkę. Dwójka z czwórki oznacza K2. No proszę, to jednak coś dało. Amerykanie są redukowani o połowę, a że jest to oddział już rozbity, to ulega podwójnej redukcji w efekcie. Chociaż nie, przepraszam. Źle mówię. Najpierw ulega redukcji za wynik, czyli zamieniamy go na 3-3-7. I teraz wykonuję test z modyfikatorem plus 2. Zdali. Czyli nie zostali całkowicie zniszczeni. Tych przykrywam final fire i to by zamykało niemiecką defensive fire phase. Przechodzę do amerykańskiej advancing fire phase. Ci są pinowani. Więc tak, myślę, że zacznę strzelania tymi. Będę tutaj miał siłę ognia 10 plus razy 2 to da mi siła ognia 20. 20 minus 1 z modyfikatorem plus 3, czyli 20 z modyfikatorem plus 2. To może Niemców zaboleć. Niby dlatego nie dołączam tej drużyny, ponieważ nie mógłbym wtedy skorzystać z modyfikatora dowódcy, czyli strzelam z 20 i z plus 2. 8. 8 z 20 oznacza 2 MC. Najpierw dowódca. 8 zdał, czyli jest pin. I żołnierze. 11 plus 2 to daje 13. 13 przy 8 to jest... To na pewno nie zdali, ale ich ELE wynosi 5. Czyli jeszcze się utrzymali w ramach ELR, nie zostali, nie ulegają zmianie jakościowej, ale są bezdyskusyjnie rozbijani. Ci strzelali. Następnie strzelę z tych. Tu też będę strzelał z siłą 10. Razy 2, czyli strzał, tak samo, 20 z modyfikatorem plus 2. Wrzuciłem 4, plus 2 daje 6, czyli 20 i 6, 3 MC. Jeszcze gorzej. Dowódca niemiecki
11, czyli nie zdał. Czyli sprawdzam, został ranny, sprawdzam, żeby zobaczyć, jak ciężko. Wyrzuciłem 6, co oznacza, że został wyeliminowany. I teraz dla żołnierzy 5, 5 plus 3 daje 8. Oni mają 7, czyli zostali wyeliminowani. No proszę, to Amerykanom poszło tutaj koncertowo wręcz. Ci już też strzelali. I mógłbym w sumie tymi jeszcze strzelić do tych, jeżeli mam ich w polu. Mam. Tak, mam. I nic mi nie zasłania. Tylko tak, 1, 2, 3, 4. Czyli strzelam z siłą ognia 5, z modyfikatorem plus 3 i minus 2 za dowódcę, czyli siła ognia 4 i plus 1. No, nie ma, nie zawsze jest idealnie. Ostrzał nie... Ojej, to nie ten żeton. Ostrzał nie wyszedł i to by zamykało amerykańską Prep Fire Phase. Znaczy, przepraszam, amerykańską Advance Phase. Następnie mamy niemiecką Road Phase. Niemcy nie muszą się nigdzie wycofywać, a właściwie nie mają jak za bardzo też, więc Amerykaniem owszem. Amerykańska drużyna cofa się na to pole. Tu jest dowódca, więc może pomóc pozbierać. Następnie amerykański Advance Phase. Tymi podejdę tu. Tymi podejdę tu. Tymi podejdę tu. Tymi podejdę tu. A dowódcę zostawię tutaj, żeby zbierał tę drużynę. Close Combat nie zachodzi, zatem koniec. Pierwsze, koniec drugie, działań amerykańskich w tym etapie. Przechodzimy do działań niemieckich. Zaczynamy od Rally Phase. Więc tak. A przepraszam, tych nie mogłem przesunąć. Oni byli pin. Oni tu stali chyba. Czy tu? Ojej, już nie pamiętam. Mój błąd. Tu chyba byli. Czyli tu ich muszę pozostawić. Zaczynamy od Rally Phase, a Niemcy będą chcieliby ten karabin naprawić i pozbierać ten oddział. Myślę, że zacznę od zbierania oddziału. 10 niestety nie wyszło. Więc teraz Amerykanie tutaj mają 7 plus 4 za Desperation Morale, minus 1 za budynek, minus 2 za dowódcę, czyli plus 1 łącznie. Wyrzucili dwójkę, co oznacza, że pozbierali się. Gdyby zbierali się bez dowódcy, to dodatkowo jeszcze mieliby w tym momencie promocję, ale że to było, że zbieranie się z dowódcą, to nie mamy tej promocji. Czy Niemcy gdzieś się jeszcze mają zbierać? Nie, tutaj ci są wszyscy w całości, Amerykanie też. To przechodzimy do niemieckiego Prep Fire Phase. Czy Niemcy chcą gdzieś strzelać? No myślę, że tak. Myślę, że tak, tylko gdzie? Ten dowódca nic tu sam nie może zrobić, nawet gdyby chciał ten karabin, to i tak ma go zepsutego, a nie ma. Więc ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mogę strzelić do tych, co mi da... Nie, to już bardziej mi się opłaca chyba do tych, tak. Strzelę z siłą 4, z modyfikatorem plus 1, plus 3, 4... Minus 1, czyli siła 4, modyfikator plus 3. Nie za bardzo, ale 7, pudło. Ojej, błąd zrobiłem. Błąd. I to poważny błąd, bo powinienem był strzelić do tych. Zdecydowanie powinienem był strzelić do tych. Za błędy się płaci, trudno. Tutaj w sumie linia nie nachodzi na budynek, więc mogę strzelić. Strzelam siłą 4 i 0. Niestety 11 oznacza pudło. To by było tyle, jeżeli chodzi o ostrzał prowadzony przez Niemców. Tak, myślę, że to byłoby tyle. Przechodzę do niemieckiej Movement Phase. Czy Niemcy w ogóle chcą się gdzieś poruszać? Ci już strzelać nie mogą. Wprowadzę tych tutaj. Chciałbym zająć ten budynek przede wszystkim, żeby jakoś tutaj Amerykanom utrudnić życie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o amerykańską Movement Phase.
przepraszam, niemiecką Movement Phase, przechodzę do amerykańskiej Defensive Fire Phase. Co więc mogą zrobić Amerykanie? No, ci mogą spróbować strzelić do tych w odpowiedzi. Mają siłę ognia 7 i 7, czyli 14. 1, 2, 3, 4 są w zasięgu. Czyli 14 plus 3 i minus 1. Czyli strzem z siłą 14, czyli korzystam z kolumny 12. 12 plus 1, znaczy plus 2. 9, 11 z 12, pudło. No, może jakaś sprawiedliwość jest na tym świecie, bo za dobrze tym Amerykanom szło. Tymi mógłbym strzelić do tych, tylko czy mam ich w ogóle w zasięgu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mam. Mam tutaj, czyli strzelałbym z siłą 6 i modyfikatorem plus 1. Nie, to bardziej mi się opłaca strzelić do tych. Będę miał plus 1, plus 4, minus 1, czyli plus 3 i siłę ognia 14, czyli kolumna 12 i plus 3. A, niestety. Też szwiga z makiem. Mogą ci w sumie mogą strzelić. Będą strzelić z siłą 1 i modyfikatorem plus 1. Też figa. No dobra, chyba się Amerykanom szczęście trochę powoli zaczęło kończyć. Zdejmuję zatem żetony Defensive Fire Phase. Przechodzę do niemieckiego Advancing Phase, które nie zachodzi. Niemcy nie mają gdzie prowadzić Advance Fire. Road Phase. Road Phase nie zachodzi. Advance Phase. Tak, Niemcami wejdę na to pole. Wystawiam się tu trochę na ostrzał, ale jednocześnie sam blokuję Amerykanom podejście tutaj. Close Combat nie zachodzi i tym samym kończę drugi etap rozgrywki.